Witam na kanale Gotuj z Maszką. Dzisiaj będziemy gotować nad jeziorem, a moim pomocnikiem dzisiaj będzie w gotowaniu mój mąż. Będziemy smażyć ziemniaki na ognisku. Jak lubicie jeździć na przyrodę i gotować, to koniecznie spróbuj z tego przepisu. Do tego dania potrzebujemy patelnię na ognisko, można kupić na Allegro. Następnie nalewamy olej i czekamy, aż dobrze się rozgrzeje. A teraz będzie najlepsza część tego filmu, dlatego nie gotowałam sama, a pomaga mi mąż. Wrzucamy ziemniaki na rozgrzany olej. I zobaczcie, jaki ogień. Działa? Takie ziemniaki smażą bardzo często na Ukrainie. Właśnie nam bardzo smakują i dlatego próbujemy też to przekazać dla Was. Czas od czasu trzeba pomieszać te ziemniaki. Do ziemniaków będziemy dodawać jeszcze kiełbasy i cebulę. Po 15 minutach smażenia wrzucamy kiełbasy i dokładnie wymieszać. Ziemniaki całkiem ładnie już obsmażone i teraz weźmiemy jeden na próbę. Co? Może wyjmiemy jeden, spróbujemy. No, wyjmiemy. Ale pyszny ziemniaczek. Możemy teraz dawać cebulę. W trakcie smażenia ziemniaków nie dodaję żadnych przypraw. Na koniec już jak wyjmujemy, dodajemy soli i pieprzu. Cebulę smażymy do złocistego koloru i następnie będziemy wyjmować. Ale tutaj zapachy teraz piękne, po prostu nie do opisania. Około 20 minut i mamy danie gotowe. Wszystko przygotowałam z planem, jest ok, ale zapomniałam wziąć, żeby wyjmować ziemniaki z oleju. Ale to nic, mąż sobie radzi, tak jak widzicie.
Może na kamerze tego nie widać, ale te ziemniaki są tak upieczone z góry mocno, a w środku są takie mięciutkie, po prostu pycha. Jeśli lubisz próbować różnych przepisów, pamiętaj, subskrybuj mój kanał.